Witam wszystkich w udawanym gamingu, ja jestem Avres, to jest Sherlock Holmes i witam was ponownie w dokach. Dlaczego znów się tu znajdujemy? Otóż odnoszę nieodparte wrażenie, że z uwagi na to, że tak jak patrzę na tą mapkę i mamy coś na zielono, to znaczy, że to już jest w pełni jakby lokacja przez nas odkryta. Ale jeżeli jest na żółto, no to jeszcze, że nie jest wszystko odkryte, ale jak jest na biało, no to, że mamy to odkryte jakby, ale nie wszystko jeszcze zostało przez nas ogarnięte, więc myślę, że warto byłoby się zastanowić nad tym, co jeszcze żeśmy przypadkiem tak naprawdę mogli pominąć. No i w tym celu właśnie wróciłem tutaj, ażeby zbadać całą tę okolicę. No zakrwawione bandaże, no to wiem, dobra. Tu mamy 3x3 odkryte rzeczy, no dobra. Tu już jest. Czy mamy tak naprawdę zeznanie Imogen opisujące to, co stało się z Theodore Gildenem? Buteleczka po perfumach, okej. Oj, nie chciałem tego tak zrobić. Czy aby na pewno wszystkie pomieszczenia żeśmy zbadali? To mnie bardzo interesuje. Tu nie możemy wejść. Tu jak najbardziej możemy. Z tego co tu było do chyba zebrania, do odkrycia, to żeśmy również odkryli. Dlaczego tylko to pudełeczko jest otwarte? Jest. Dobra. Undeniably psychotropes. Not for toothache, I think. A typical tea tin. I wonder what he has for biscuits. Czyli szmuglują tego typu rzeczy właśnie w tym? Tymi stateczkami, czy o co chodzi? Teczka, pozłacana klatka. Przepraszam. W magazynie znalazłem dowody na to, że Paul jest zamieszany w nielegalną działalność na rzecz gangów. Przemyca dla nich substancje psychotropowe. Okej. Okay. Oi, hands off my possessions before you lose your fingers. Are you illiterate? The rules are written everywhere. Ah, Mr. Perks, the cabin boy himself. Champion, you mean. I was right. You are illiterate. I think a couple of shiners might teach you. One last chance. Who are you? Albo przyjacielem Imogen, albo znajomym pana Gildena. A może bym dał, że przyjacielem? I'm Sherlock Holmes, a friend of our mutual acquaintance, Miss Imogen. Look, you artichoke. Imogen has no friends. Except for me. If you must try to insult people, it's better to know the meanings of the words that you're using. You fancy you could teach a sailor to swear? Go ahead. Show me how inventive you are. Stand still for a moment. Ooh. To on chce się bić już. Brak widocznego jabłka Adama. O kurde. Dobra. Zemsta bądź wypadek. Co? Szerokie biodra i uda. Rozwinięte kobiece ciało. No to grubo. Jakiś trans jest czy coś? Ślad po mocnym uderzeniu. O rzecz, dobra. Bandażowana ręka, zemsta lub wypadek, rozwinięte kobiece ciało, ślad po mocnym uderzeniu, brak widocznego jabłka Adama. Paul Perks jest kobietą, która przebiera się za mężczyznę, aby zdobyć wyższą pozycję społeczną. Korzysta z przywilejów danych mężczyznom, aby osiągać swoje osobiste cele. Całą swoją energię inwestuje ona w żeglarstwo, mimo iż to niebezpieczny sport, którym czasem łatwo o obrażenia.
Siniaki i rana na ręce są dla niej niczym medale za odwagę w jej wymagającej dyscyplinie. Jest nieustraszoną żeglarką i nie podda się, nawet jeśli sporo ją to kosztuje. Taki jest przywilej mężczyzny, a ja nie widzę powodu, dla którego miałbym komukolwiek wyjawić prawdę o polu. Albo... A wykorzystuje ona swoją karierę jako przykrywkę do przemytu towarów dla różnych gangów w Kordonie. Rana na jej ramieniu jest odzwierciedleniem tego, jak niebezpieczne potrafi być takie życie. Pomimo swej nieustraszonej fasady, często ląduje ona w tarapatach przez koneksję ze świadkiem przestępczym. Pomimo wszystkiego zapracowała sobie na miejsce w tamtych kręgach jako Paul. Nie widzę powodu, dla którego miałbym komukolwiek wyjawić o niej prawdę. No i teraz jest właśnie problem, bo... Czy ona jest tak naprawdę kimś, kto przemyca te narkotyki? Bo może to jest to, że... Może to jest tak, że ten cały ten staruszek, który został zabity przez tego słonia, że on w gruncie rzeczy odkrył prawdę, że ona jest kobietą, że Paul to kobieta. I w ramach tego, żeby... W ramach tego, żeby w gruncie rzeczy nie wyjawić tego sekretu, zmuszał ją, czy też no jego, czy jakkolwiek to nazwać, do tego, by... Przemycała narkotyki. Dobra, ja wydaje mi się, że jest profesjonalną żeglarką. Spoko. I'm impressed by how well a woman can handle a yacht and endure so many hardships on the open sea. The revelation of your nature could well humiliate so many rich men here. Not to mention how you have broken the rules. But I understand. You've done this to forge a real career in the sport. But tell me something. Has no one asked you why you don't grow a beard? Shh. Have you been following me? You better not be wanting to end my career, because I swear you'll regret it if I get outed. Damn you, Paul. I'm sick of... Who's this peacock? Does he know who I am? I definitely know who you are not. You're not a dictionary reader, at least. I wanted to see how you... pals interact with each other in your natural habitat. O, żeż, pierwsza walka taka YOLO. W sensie na żywo. Shit, będzie grubo. Liczę po cichu na to, że nie zginiemy od razu. Wiem, że możemy ich zabić, albo właśnie... Kurde, nie ma żadnego. Dobra, drugi pad. Sorry, że tak nie mówię, ale generalnie staram się skupić na tym, co robię. Czy da się go jakoś uderzyć, czy coś, żeby go, kurczę, obezwładnić? O, da się. No i spoczko. Jeszcze was... Kurde, więcej was nie było. Kurde. Nie, 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 nie. No, you killed him. Gdzie jest tamten? I see you. It's all yours now. Go for it. Tak, 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 ja wiem, że jest mój. Strzel mu w łeb. No ile was jeszcze tu będzie? O, szlak. Ała. No nie wierzę w to. Uciekaj, uciekaj, uciekaj! O, właśnie, ten pepper snuff. Zapomniałem o nim całkowicie.
No weźcie, dajcie spokój, ile was jeszcze tu będzie? Noż ty, kurde, żartujesz sobie? Dobra, uciekaj, uciekaj, uciekaj stąd! No żarty se robisz. Już, koniec, błagam. Ile można? O! 7. Naprawdę, 7. 7 monet za taką akcję. Chociaż drop jakiś by się można byłoby pozbierać. Co tam? Your mariners have a strange way of showing hospitality. They were not my friends. Are you sure? I would rather risk my neck for someone who's at least honest and thankful. Perhaps then don't enter someone's life and be so judgmental, pretending you're better than they are. Then give me your perspective and allow me to see through your eyes. Alibi na poranek. What were you doing this morning, Miss Perks? Don't call me that. I'm a champion. I was sailing. The other club members told me that you missed the race this morning. Do champions not need to practice? Ugh, you've talked with them already. No, I wasn't racing. I visited the doctor after that attack on me. And then I had to honor the deal with the bandits you just took care of. Mm-hmm. I tried to tell you before, but your partners interrupted. Have you heard the news? Theodore Gildon is dead. Do you have anything to say? Well, what a shock. To me, he was an angry old ogre. Good riddance. Was it Goliath that killed him? Did it crush him? Break his bones? Come on, tell me. I want all the details. You have an unusual way of showing grief. Imogen wouldn't appreciate that. But yes, the animal could have been involved. It's poetic in a way, isn't it? It takes a beast to kill a monster. I wish I could have been that elephant. Okay. You're asking for trouble with this smuggling business. You'd better leave it before they smuggle you out in a barrel. Don't patronize me. I've only ever had trouble with law-abiding citizens like Gildon and you. Never bandits. So ask me anything you want, and then get out of my sight. Okay. To przedstaw dowody. No jak? Chcę wiedzieć, o co chodzi z tym. Nie wiesz. I don't know what this means. You smuggle illicit psychotropes on your yacht. Not a delivery for the hospital, I'm sure. Of course not. I've had to cut corners to earn some money. How might a person afford to pay for a yacht in an honest way? I don't know, although I'm smart. The buyers are my customers. Adults who are willing to pay for their pleasure, or weapons for jewels. Whatever they want me to deliver. Nothing criminal. Well, it's your lucky day. I'm not here because of smuggling. Have you tasted this tea yourself? I wouldn't have been a champion if I had used it. It's just a side business that keeps my career afloat. It's quite expensive to compete in yachting. Sometimes I cut corners. Such as fixing Whirlpool yourself? Exactly. And sometimes I just have to pay. That's how I earn money. I don't sell slaves or take the last man gear from a poor family. Okay. It seems as though Theodore Gildon hung a sword of Damocles over your life and career. Were these only words or something more serious? Check my forearm. Pulled muscles and bruises. Small cuts. Nothing that you could call serious. I doubt that a man in his late 50s could wrestle you. It wasn't him. He behaved like a rat and hired brutes. His boys tried to lock my hands behind my back, but I was faster and I escaped. Was he so protective of his daughter, or was it your feminine secret that provoked him? My guess is that he was protecting his property. As he saw it, he owned Imogen, and he treated her like a piece of furniture. He didn't want his daughter to be loved by anyone.
What's more painful is that Theodore didn't allow me to love his daughter. Typical. I'm not sure that your relationship with Imogen could be described as typical. Are you afraid of a woman in trousers? Now that's typical of men. Co to w ogóle za pierdzielenie jest? Look what I found. A box full of darts. Hey, that's mine. I confiscated it. These darts appear to be filled with something. Poison? How powerful is it? It's strychnine. Enough to instantly kill a small rodent. I haven't tried it on a human. Yet. I hope you know what you're doing. Could it immobilize a larger animal? Say, an elephant? I've never tried, but I have wondered. Between yachts, darts, and notes from bandits, I've discovered many fascinating facts about you. But this, an installment of Nabe and Laura's adventures, why did you sully your library with this? It's a gift from Imogen. I didn't buy it. I might have turned a couple of pages, but nothing more. I swear. I will give you the benefit of the doubt, but your literary taste has put you on my blacklist. Okay. To? A charming picture. I've heard that champions do often pose with their trophies. Cheeky. It is a lovely trophy, though. I'm sure you will agree. What is it that you like most about her? Her naivety? Her father's money? A somewhat difficult choice. Especially now that her father is out of the equation. Son of a bitch. Does this knife seem familiar? Chociaż nie, w sumie nie są. I didn't find it in your competitor's bag, to be clear. This knife is as blunt as your humor. It's a Bosun's knife, but it's not mine. I wouldn't be so careless as to mislay my tools. Ja ci zaraz dam. What can you tell me about the elephant? He's smarter than some people here, including his owner. Although I feel he could be dangerous, no matter how much he's fed. Why is that? Have you ever seen Goliath attack anyone? Well, not exactly. But I saw it abusing some poor tree during one of its walks with Theodore. The expression on that old ninny's face was priceless. But it wasn't funny to look at. Believe me, it was frightening. Nie czaję tego, ale okej. Imogen doesn't strike me as an industrious young lady, so I find it strange that she was busy packing up all her belongings when Mr. Gildon died. That's some favorable wind in your sails, isn't it? Is it so suspicious that a couple might embark on a trip? I wanted to thank her, so we plan to go traveling. A Theodore-free place, without elephants. The timing of it is suspicious, however. Your lady friend becomes an orphan and heir, and there's a planned trip directly afterwards. An improvised romantic dinner will never please a spoiled girl. A planned voyage might. It's not spur of the moment. I'm clueless. Tom? Wiesz coś? Swift, are you familiar with this name? The gentleman had business with Mr. Gildon. Likely just another strange and wrinkled fellow like old Gildon was. Perhaps this Swift person has a rhino. And they wanted to see which pet was stronger. In other words, I don't know who he is, but I bet he's crazy like Theodore. I doubt that court owner has ever boasted a battle arena for that size of mammal. You have an interesting imagination. What? Dobra, pałac pamięci. Theodore zaatakował Paula. I Theodore groził? O, proszę. Theodore Gildon bardzo chciał zniszczyć karierę i zdrowie Paula. Posunął się aż do nasłania na niego bandytów. A uszkodzona szopa. Paul ma na łokciu siniaka. Rana na łokciu Paula może być rezultatem upadku na szopę Theodora Gildena. Okej. Okay. Katusze? Aha. Dobra, a co w teczce? Paul twierdzi, że chcieli oni opuścić kordonę, by uciec od wpływów Theodora. Dobra. Czy w takim przypadku... Nie. Nie ma tu żadnego składania tego wszystkiego w całość.
Nie ma tu przypadkiem trzeciej części tej książki? Gdzieś, tak, jakoś, coś? Plan, flakonik, zdjęcie, trylogia. Tam była jedna, tu jest druga, no to może gdzieś jeszcze trzecia będzie. No niestety chyba nie ma. Ale jest coś, co odkryłem, patrzcie to. Można na przykład zrobić tak. I wcale nie trzeba iść w konkretne miejsce. No do przewoźnika, żeby się gdzieś przejechać, tylko wystarczy, że... Nie mamy tego odkrytego, czy co? Dobra, bo mały fail, zaraz wam powiem, o co mi chodzi. Chyba nie można z pomieszczeń się wybierać, tak? Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Tak, nie można się z pomieszczeń przemieszczać. I wystarczy, że klikniemy sobie na to i po prostu się przenosimy. Całkiem fajna rzecz. Szkoda, że na początku latałem z miejsca do miejsca, no okej. Okay. Przepytajmy jeszcze tę pannę całą. Może coś nowego wie. Czy mamy coś, czego jeszcze żeśmy nie odkryli? Aha, ja myślałem, że ona dzieckiem wtedy była, jak to robili. No okej, okay, okej. Okay. I can always recognize the spirit of a true artist. Dobra, ale chciałbym jeszcze trzecią część tej książki, ale zanim to. No dobra, ale to. Kurczę, wyłącz to. Dziękuję ci. Gdzie to było? Gdzie to było? Siema. Słuchaj, jest kilka rzeczy, o których nie wiesz. How can you read something like this? It's hard to swallow, and that's not due to the hard cover. You're hardly serious. Any library without Nabe and Laura is incomplete. If you can read, then these books are an absolute must. Love and adventure. They're about life. Okay. That exploding pyramids were a part of daily life on Cordona. You haven't seen life, so you might try reading about it at least. Przed chwilą zabiłem kilka osób. Ej, bo. It's chilling to think the monster is free. It's chilling to think the monster is free. Nie mogę jej powiedzieć o tym? O nie, chciałem jej powiedzieć. Że ten gościu to jednak kobitka. Dobra, tu było. Dobra, to lecimy stąd w takim razie. I wypadałoby. Chyba, że coś żeśmy pominęli tutaj. Ktoś przewrócił się przy szopie na głaskoch ksownicz. No tak, to tutaj wszystko widzę, żeśmy zebrali. Czy możemy pogadać z tobą? Tak wyszło. Nie, może byś pomógł, czy coś? No dobra, dobra. Coś już wiemy, coś już mamy. Ale widzicie, coś jest, czego żeśmy jeszcze nie zebrali stąd. Jakieś coś poboczne, no ale... A w gruncie rzeczy, to myślę, że powinniśmy się przejść do ratusza. I poszukać tego Artura... Coś tam, nie pamiętam jego nazwiska. Artur Sy coś. Z uwagi na to, że może być on kluczową postacią. Archiwum, tak, to tutaj.
Ktoś przewrócił się obok szopy? Nie. Nie. Gdzie to było? To, plan budowy łaźni z kości słoniowej. No tak. Czyli tak. Szukamy przedsiębiorstwa. Zawód. I chyba Old City, tak? To było Old City? Tak. Szukaj. Nie. No to może dokumenty prawne. Tak. Z upoważnienia rządu Kordony niniejszy akt prawny jest dowodem utworzenia przedsiębiorstwa Gilden & Swift Ltd. W dniu 21 czerwca 1877 roku. Theodor Gilden jest jedynym właścicielem oraz założycielem wyżej wymienionego przedsiębiorstwa i udostępni do celu przedsiębiorstwa środki finansowe oraz ziemię znaną jako Rzymskie Obrzeża. Arthur Swift jest współzałożycielem. Udostępnił on środki finansowe oraz swoje usługi jako archeolog. Głównym celem przedsięwzięcia jest przeprowadzenie wykopalisk i badań archeologicznych w ruinach znajdujących się na skrzyżowaniu ulic Bazaar Road oraz Arnold Street za murami obronnymi w dzielnicy Old City w Kordonie. Okej, okay, podpisano, bla bla. Okej. Okay. Na pewno. Najlepszym. O, jest. Rejestracja Gilden & Swift Ltd. Nie wiem, co oznacza to Ltd. Podejrzewam, że taka spółka z o. A contest for the guests of Cordona. O! To chcę. W ramach gubernatorskiego zobowiązania, by rozwijać turystykę na Kordonie, ratusz ogłasza konkurs poszukiwania skarbu. Wyzwanie składa się z trzech etapów. Każdy zawiera 8 fotograficznych podpowiedzi co do miejsc, w których ukryte są pudełka ze skarbami. Gdy uczestnicy znajdą wszystkie 8, muszą oni wrócić i przekazać znalezione pudełka, aby otrzymać kolejny zestaw wskazówek. Okej. Zaraz to sobie ogarniemy, ale najpierw. Mamy odblokowane Old City? Tak, mamy. Fantastycznie. W którym to kierunku teraz? Przepraszam. Tam było Bazar i Arnold, czyli tu gdzieś. Oj, przepraszam. Tutaj musimy iść. To... tędy. Wspaniale. I remember the monument, Cordona's legendary pirate, the Robin Hood of the place. Do you recall it, John? I do. I wonder if... What is that? Ale co? Karim of the Silver Hand, the pirate with a golden heart. I told you I remembered him. Hey Sherlock, I'm up here. Guess what I've found? A riddle, and it's about a treasure. Ooh. Listen to this. What? John, you've surpassed yourself. Na pomniku wyrytu pierwszą z całej serii zagadek, która, jak sugeruje John, prowadzi do zaginionego skarbu srebrnej ręki. Pierwsza zagadka. Aby dowiedzieć się, gdzie szukać ręki skarbu, idź tam, gdzie Eurus Road i Crooked Street dobijają targu. Kilka kroków zrób ku meczetowi Imama Zahira. Idź po pierwszych schodkach w lewo, nie zwlekaj, aż dojdziesz do podwórza, gdzie studnia życzeń czeka. Eurus Road. Czy znajdziemy gdzieś tutaj Eur... Jest bazar. Crooked i Eur... Znalazłem. To tutaj. Ale tym to już się zajmiemy później. Niemniej, co mamy z... możemy podsłuchać. Dowiedz się, jak znaleźć rekrutera. A. Odrzuć. Nie. Rynek dzielnicy Old City? Kupił nową koszulę. Głębokie wykopy, blizna na szyi. Opiera Brytyjczyku. O, dobra. Hehe. Podsłuchałem rozmowy, z której wynika, że aby dostać się na teren wykopalisk, muszę być zatrudniony do pomocy przy nich. Mężczyzna zwany Aidin zatrudnia nowych pracowników na rynku w Old City na zachodnim krańcu dzielnicy. Ma na szyi bliznę i szuka jedynie ludzi o poglądach brytyjskich. Sądząc
nie są wpuszczane osoby z ogółu ludności, czyli... Sądząc po tych obrazkach, jakie są w prawym górnym rogu, te na czerwono, chyba będziemy musieli się przebrać. Ale zanim to nastąpi, no to tak, oni mówili, że to jest na rynku gdzieś, czyli podejrzewam, że tu, rynek dzielnicy Vault City. I zanim tak naprawdę tam wejdziemy, to ja bym chciał zobaczyć ten skarb. I w tym celu przejdziemy się właśnie tam, ażeby tego skarbu poszukać. Witam pana policjanta. Patrz, jak ten gościu się buja w ogóle. Nowa lokalizacja, Eskiki Tabewi, cokolwiek to znaczy. Karawan Serai. Gildia Kupiecka. Nie, to nie tędy, to tędy będzie. Co pan tak stoisz? Tu? Tu. Dobra. Tu miało być chyba w lewo, tak? Po schod tutaj. Proste to było. To jeszcze trzeba tylko tego questa wybrać. Trylogia, groźby w kopercie, ślady przy szopie. O rany boskie, jestem kioskiem. Nie widzę tego nigdzie, czekajcie. Teczka. Wyspa skarbów. Nie, to jest to 9 zdjęć. Dobra, to później zrobimy. Najpierw to. A i widzicie, można, można. Co my tu mamy? Druga zagadka. Już prawie już blisko. W zamiarach bądź stały. Szukasz teraz łuku dumnego z litej skały. Na wschód od starych ruin się kieruj się druhu. Strzeże on starożytnych aż po kres w bezruchu. Tell me, John, how did you even guess there would be something on top of the monument? Didn't I ever tell you about my psychic abilities? I should have. I even know where we ought to go next. Where? Where? No i to tyle, jeżeli chodzi o tą jego pomoc. O, nie wierzę w ciebie. Dobra, idźmy na ten rynek poszukać tego rekrutera. Tutaj jest jakiś rynek. Pomnik srebrnej ręki, to nie, zagadki srebrnej ręki, aha, to są te questy główne, a my musimy wziąć pozłacaną klatkę i szukamy tego rekrutera, tak, tutaj. Turecki brygadzista, blizna na szyi, wrogo nastawiony. Stop blocking the view. Okej. A jak się przebierzemy? W coś bardziej angielskiego? Czyli na przykład w to? Stop blocking the view. Nie. Ach, przepraszam. Oriental rugs at a good price. Nie. Affordable clothes. Let's pick something that suits you. Może? A good choice. A good choice. Indeed. Good choice, like always. Sir, kind sir, might I steal your attention? I'm not buying. Ah, that is the thing. You won't waste a single mangir. I am a digger, you see, and I have heard of a dig site so deep it clogs your ears. I want to be there. Why are you telling me this? I have heard of a man recruiting for such a dig, a man with a scar, such as the one that you're hiding. And your boots are dirty with the deep clay I am so familiar with. Oh, I hope it wasn't too rude of me to point that out. You have a good eye. And you just want to dig? Dig deep and that's it? What's the catch? Are you in desperate need of money? Oh, yes. There's no catch, sir.
I won't even ask for advance pay. Just give me a shovel and I'll dig a hole like you've never seen. Huh. Is that so? Well, I have to ask you an important question first. Would you be fine working for Brits? Yes. I am all for them. Well, you say that, but can you prove it? Uwielbiam herbatę. Zaśpiewam hymn albo moje angielskie śniadanie. You know how much I love tea? Once I drank so much of it, my eyes turned brown. Fine. You're a fan. I'll give you that. I can also speak in limericks. Please don't. You might be a little bit weak in the head, but a natural bone digger with a keen eye is what we need. Take this permission slip and go to this address. The guard will let you in and check with the professor once you're there. What the hell? I to był ten dowód? Serio? Że lubię herbatę? Co ci? Jakiś nietrzeźwy jesteś, czy co? No to... gdzie teraz? Teren wykopalisk, Railroad, coś tam. Oczywiście, że poszedłem w drugą stronę zupełnie, bo jak żeby to tak iść w dobrym kierunku. Kurde, gdzie to było w ogóle? Jestem... ślepy jestem. I złoty orł w ogóle. Przepraszam panów. Nie no, bez kitu, w którym kierunku było? No tak jak idę, no to tam. No to dobrze szedłem, do czego, co ja tutaj? Och. Dobra, sprawdźmy jeszcze na wszelki wypadek teczkę. Aiden dał mi pozwolenie, okej. Siema. Stop loitering and get inside. Ok. Wszedłem. Newcomer, talk to the professor first. He's the old fellow with the glasses and the plans. Jak tam? Czyli tam się nie da przejść, okej. Okay. Rejestracja. Spakowane torby. Where's the fire in your eyes? Where's the smile? I am sick and tired of seeing apathy among the new workers. Sir, believe me, I do have the spark. I want to start work straight away. It's as important to me as it is to you. Ah, that's the spirit. I'm on the verge of a great discovery. No, na pewno. When was the last time you saw... Young man, you're disappointing me. I'd like to see a bright career for you as the best digger on the island. Don't ruin it. We'll talk when you find something useful. Dobra. I am ready to work. Splendid. Do you know what I am working on? The ivory bats. Everyone is looking forward to the grand opening. Who told you this nonsense? Why would you contaminate history with this base desire for leisure? We are looking for Vitus Lemonius's tomb. This is our goal, to find the artifacts of the early Roman Empire. Actually, to skąd stąd? I am jestem drugi, druga tajemnica. There are three rules here. Don't touch anything. Always return the tools and don't distract me unless you find something. Sounds simple enough. Are you the only one in charge here, Mr. Swift? Yes, I am the only one and no one else. You hear anything other than that, it's a lie. People of your kind can have difficulty understanding who's in charge. Take a minute, memorize my face, and then get to work. Oh, I will definitely take a closer look to memorize my superior. Przyjrzyj się, oczywiście, że tak. Dawaj go. Dawaj go pod lupę od razu. Rozbite okulary. Niewygodne, ale nadal je nosi.
Dokładne. Brak obrączki, czyli kawalier. Chyba często opiera się o biurko. Świeże i nieliczone, nieleczone sińce. Hehe, ktoś tu pracuje pod stołem. Zobojętniały bądź też ubogi, brudne ubrania, okej. A korzysta ze swoich zasobów, aby odnaleźć to starożytne miejsce. Kieruje nim obsesja na punkcie poszerzania ludzkiej wiedzy w tym temacie. Nie dba o swój wygląd, ani nie przejmuje się on sporadycznymi obrażeniami, jakie odnosi podczas badań, jak na przykład uraz łokcia na lewej ręce. Jego życie jest szczegółowo opisane w najdrobniejszych szczegółach w jego pamiętniku, który jest dla niego największym skarbem. Arthur Swift poświęcił niemal wszystko to, co ma niewdzięcznej pogoni za tajemnicami starożytnego świata, albo... Jest podstarzały i biedny, nie umiał o siebie zadbać, a co dopiero kupić nowe ubrania, czy nie, wydaje mi się, że jest poszukiwaczem prawdy. I wish I could be as passionate about something as you are, Mr. Swift. You value knowledge and dedication over everything else. It's a long road, young man. A sharp eye and attention to detail are the only stepping stones along this path. You have to sacrifice everything you love for the larger prize. Exactly. So much in life is superficial. I wish more people would understand. I never heard a truer word, lad. Folk will ignore what truly matters in life, and for what? Convenience. Bold words indeed. I doubt that many scientists would be willing to support their bragging with fieldwork. The academic world is full of restrictions. Our honorable professors are too afraid to dirty their hands. God forbid if they have a stain on their shirt. You can follow in my footsteps. You can start learning by returning to work. Show me what you can find. O, super. Zapowiada się super. To może sprawdzimy, jakiego questa mamy. Czekajcie, pozłacana klatka. Koniec spółki. Artur ma siniaki? Nie, no to bez sensu przecież jest. Nie wiem, tych czterech to w ogóle nie połączymy chyba z niczym. Ale mamy tak, naukowiec to profesor, poszukuje on grobowca Vita Lemoniusza. Dobra, podsłuchałem rozmowę, teren wykopalisk stoi teraz przede mną otworem, muszę tylko pamiętać, aby zachowywać się tak, jak tego się ode mnie oczekuje. Paul twierdzi, że wypełnia strzałki z tychniną. Paul powiedział mi, że nóż ten nie należy do niego. Pilnuje on swoich narzędzi i ich nie gubi. Okej. Okay. Co tu jeszcze mamy? Paula nie dziwi, że Goliat zabił Teodora. Wspomniał on również, że słoń jest obecnie w okresie godowym. Paul pracował na boku dla organizacji przestępczej, zajmował się on przemytem towarów za pieniądze. Dla niego jest to zło konieczne, bufor finansowy, który pozwala mu na oddawanie się i jego prawdziwej pasji. Paul potwierdza, że pokłócił się z Teodorem o Imogen. Okej. Okay. Powinienem porozmawiać z profesorem. Naukowiec to profesor, poszukuje grobowca. Czyli podejrzewam, że musimy zejść gdzieś... Kurczę, jakie to wielkie jest. Co powinniśmy teraz robić? Swift lost his temper when he learned what happened to the statue. Który posąg został uszkodzony? Zepsuty kilof? Zatrzymaj? Nie. Sterta starych gazet? Nie. Kopnięty posąg? Kopacze ciężko... Nie. Najbliżej stamtąd na plażę. Podwyżka nie. Zapomniane narzędzia? Nie. Lwicha... Kurde! Zepsułem. Jeszcze raz. Swift lost his temper when... Dobra, który posąg został uszkodzony? Jeszcze raz. Cyk. Zapomniane narzędzia? Nie. Sterta starych gazet? Nie. Kopnięty posąg? Na pewno. Zepsuty kilo? Nie. Podwyżka nie. Najbliżej stamtąd na plażę.
Kopacze ciężko pracują, przekrzywiony piedestał. Lwi hełm. Sztos. Pracownicy wykopalisk znaleźli posąg z głową okrytą lwim hełmem. Pierwotnie znajdował się on na piedestale, któremu najbliżej jest do plaży, ale ktoś go stamtąd skopał. Posąg uległ uszkodzeniu, a piedestał został przekrzywiony. No dobra. A sprawdźmy w takim razie jeszcze, o co chodzi z Wyspą Skarbów. Nie, z rąk do rąk. Z rąk do rąk i to jest tak. To. Druga zagadka. Już prawie już blisko w zamiarach. Bądź stały. Szukasz teraz łuku dumnego z litej skały. Na wschód od starych ruin się kieruj. Się druhu strzeże on starożytnych, aż po kres w bezruchu. Skoro tu są ruiny, to my mamy iść gdzieś jak na wschód. Chyba, że to nie o te ruiny chodzi. Chyba, że ten łuk to tak naprawdę jest ten. Że ten łuk to jest tamto. Na przykład for example. Sprawdźmy to. Brzydkie rzeczy tam były. Sprawdźmy, może coś tu będzie. Mordo, weź, bo sobie krzywdę zrobisz. Nie. O! A goddess? A mother? Someone's wife? A sickle for harvesting. The ancient Romans honored the seasons. No miały być trzy. Ja tu widzę, kurczę, tylko dwie. Piedestał jeszcze, no tak. I wonder what the three other statues look like. I don't know. No ale dobra, jesteśmy sobie tu przy jakimś łuku. Gościu, ty się dobrze czujesz? No ale dobra. Niczego więcej tu póki co nie widzę, także myślę, że moglibyśmy się stąd wybrać tam na dół i zobaczyć. A czekajcie, jeszcze może tu. Gdzieś, gdzie jest najbliżej do plaży, tak? Czekajcie. Teczka. Co zrobiono w ukryciu, to nie. To będzie. Znalazłem. Teren wykopalisk stoi otworem. No to wiemy. Któremu najbliżej jest do plaży, ale ktoś go stamtąd skopał. Posąg uległ uszkodzeniu, a piedestał został przekrzywiony. Okej. Okay. No ale co mi to daje? Czy możemy przejść tędy? A nie, zamknięty teren. Tu też widzę nie za bardzo. Może na dół tam trzeba iść? Tatar, pracownik. Często
wypływa gdzieś łodzią. Uprzejmy. No dobra. To myślę, że to będzie na tyle w tym odcinku. Także ja mam nadzieję, że wam się podobało. Grał z wami Avres. Trzymajcie się i do następnego. Hej.